Hej, witajcie na kanale Brokuł TV. W tym filmie będę przedstawiać Wam posiłki z diety keto przez cały tydzień. Więc jeśli zastanawiacie się nad wyborem właśnie takiego pakietu, to będziecie mogli zobaczyć, jak nasze menu wygląda w praktyce. Dieta keto składa się z trzech posiłków i dostępne mamy trzy warianty kaloryczne. Poniedziałek. Na śniadanie w naszej diecie keto mamy ozór w galarecie z dipem musztardowym, do tego sałatka z marynowanych warzyw i chleb jajeczny ze słonecznikiem i nasionami chia. Pamiętajcie, że skład każdego z tych posiłków, jak i wartości makroskładników dostępne są po zalogowaniu się w panelu klienta. Posiłek numer 2, czyli nasz obiad, to drobiowy kotlet pożarski z masłem pietruszkowym, fasolka z pędami bambusa w pomidorach i pire chrzanowe z koperkiem. I posiłek numer 3, tym razem na słodko jako jedyny, to baton orzechowy z maczą, mus jogurtowo-orzechowy z błonnikiem. Wtorek. Rozpoczynamy go sałatką z siekanym omletem serowym i do tego winegret z siemieniem lnianym. Później obiad, czyli sos bolognese z selerem naciowym, brokuł z palonym masłem, czyli coś bardzo ciekawego, i do tego tagliatelle cukiniowe z pestkami dyni. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy makaron z cukinii, bo jak wiadomo, w diecie keto takiego klasycznego zbożowego makaronu po prostu nie znajdziemy. Później posiłek numer 3, kolacja, pulpety z mortadeli i pieczarek w panierce orzechowej, tajska surówka z czerwonej kapusty wraz z dipem curry z pieprzem marynowanym. Środa z dietą keto. Na śniadanie mamy sernikową chałkę z twaroszkiem truskawkowym z orzechami nerkowca. Bardzo fajne jest to, że właśnie w diecie keto pojawiają się słodkie śniadania, prawda? Desery w formie śniadań. Warto zaznaczyć, że w diecie keto oczywiście nie ma cukru. Obiad. Na obiad, wow, na obiad golonka wieprzowa pieczona w kapuście kiszonej z brokułem, sos musztardowo-koperkowy z kurkami. I później nasza kolacja, posiłek numer 3, to placuszki szpinakowe z kozim serem, do tego mascarpone i orzechy włoskie, konfitura z czerwonej cebuli, pestek dyni i sałatka z karczochami i serem pleśniowym. Zobaczcie, ile składników tak naprawdę w jednym daniu. Czwartek z dietą keto rozpoczynamy krajanką jajeczną z kiełbasą z gęsi, chlebem jajecznym z białym makiem, do tego jest ogórek z pomidorami suszonymi i masełko migdałowe. Posiłek numer 2, nasz obiad, to dzisiaj zupa grzybowa z brukwią i koperkiem, do tego pulpeciki drobiowe z gęsią, czyli dzisiaj taki dzień pełen gęsiny, tak można powiedzieć, bo ta gęś już w drugim posiłku dzisiaj się znajduje. I posiłek numer 3 to dorsz paprykowo-pomidorowy, warzywa z zielonym curry i surówka koperkowa z rzodkiewką. Piątek. Doczekaliśmy się weekendu i na to piątkowe śniadanie mamy w diecie keto sałatkę z kalafiora bazyliowego i tuńczyka, do tego sos muhammara i bułki z łuski jajowatej. Przyznaję otwarcie, że tego składnika kompletnie nie znam, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawe menu dzisiaj. Posiłek numer 2, nasz obiad, to bogracz wołowo-wieprzowy z papryką i kalarepą i do tego bardzo ładnie wyglądające rosti warzywne z serem mascarpone. No i właśnie to mascarpone pojawia się również w posiłku numer 3, jakim jest tarta czekoladowa z malinami i do tego jogurtowe mascarpone z pistacjami. Już wspominałam o tym, że w diecie keto pojawiają się desery, ale zobaczcie, jak pomysłowe mogą one być, mimo tego, że oczywiście nie zawierają cukru ani mąki. I to już koniec naszego tygodnia z dietą keto. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie, czy chcielibyście rozpocząć taką dietę, a może już ją macie. Pamiętajcie również, że panel klienta daje Wam bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim możecie nam sprawdzać menu z wyprzedzeniem, jak i również poznać dokładne składniki i makroskładniki każdego z tych poszczególnych posiłków. Możecie tam również oceniać te posiłki. To jest dla nas szczególnie ważne, gdyż na podstawie właśnie tych ocen, które przyznajecie, układamy dalsze menu. Dzięki za uwagę. Oh,